trwają prace przy odbudowie i modernizacji budynku obiektu przy ulicy Warszawskiej 5A, gdzie w czasie okupacji mieściła się siedziba Gestapo, a od 1944 roku Urzędu Bezpieczeństwa, gdzie obecnie znajdzie siedzibę Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Środki na inwestycje są zabezpieczone. 200 tysięcy złotych pochodzi z dwóch fundacji senatora RP Grzegorza Biereckiego, 100 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaś 45 tysięcy złotych wniesie miasto. Wykonywane prace to między innymi izolacje pionowe, wymiana dachu, wydobycie i zabezpieczenie macew pochodzących z żydowskich cmentarzy, a wykorzystywanych przez Niemców w czasie okupacji jako kostka brukowa. Po ich zabezpieczeniu przekazane zostaną warszawskiej gminie żydowskiej, która się opiekuje cmentarzem. Do tej pory w budynku przy ulicy Warszawskiej 5A znajdowały się lokale komunalne, a w latach 1939-1944 mieścił się tu areszt śledczy Gestapo. A od roku 1944 do 1956 siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Na ścianach zachowały się oryginalne inskrypcje więźniów, m.in. żołnierzy z AK, WiN i NSZ. A w piwnicach są oryginalne cele i drzwi z Judaszami. Niedawno przy budynku odkryto żydowskie macewy, które znajdują się na wystawie w muzeum.